Wypatrzysz na żonę, na męża, na przyjaciela, czy na mijający pociąg. Pociąg, żona, mąż, drzewo mają swoje nazwy. Nazwy te są skojarzone z pamięcią, będącą czasem, prawda? Pamięć może mieć miejsce tylko w okresie między zdarzeniem a wspomnieniem. Oznacza czas, prawda? Czy mógłbyś więc patrzeć, słuchać, obserwować bez udziału całego ruchu myśli? To jest bez czasu, tak? Potrafisz? Posłuchaj, proszę. Nie mów, że to niemożliwe. Ani, że możliwe, a więc dalej, zdobądźmy to. Trzeba obserwować. Trzeba rzeczywiście widzieć, jak patrzysz na drzewo, na poranny obłok, rozświetlony słońcem, pełen głębi, piękna, światła i ogromnej aktywności. Patrzeć na to bez słowa, obłok. To dość łatwe, bo nas bezpośrednio nie dotyczy. Prawda? Możesz patrzeć na drzewo bez słowa, czy na pociąg, czy rzekę. Lecz słowo rzeka nie jest tą rzeką, oznacza rzekę. Wszystkie rzeki na świecie, prawda? Lecz jeśli skojarzysz rzekę z jedną określoną rzeką, wówczas nigdy nie będziesz mógł zrozumieć całego ruchu rzek, prawda? O, ileż tu spraw, które uchodzą waszej uwadze. Czy więc potrafisz obserwować bez udziału słowa? To znaczy obserwować bez wszystkich wspomnień i skojarzeń, które to słowo oznacza, zawiera. Czy potrafisz patrzeć na swą żonę, przyjaciółkę, czy na męża bez słowa żona? Bez wszystkich wspomnień, które to słowo zawiera? Widzieć? Rozumiesz? Ważność tego, abyś tak patrzył na nią, na niego czy na rzekę, jakby po raz pierwszy. Wiesz, gdy obudzisz się rano i wyglądasz z okna i widzisz te góry, doliny, drzewa, zielone pola i góralskie domy rozsiane po całej dolinie. To zdumiewający widok, gdy patrzysz tak na nie, jakbyś się właśnie narodził. To znaczy obserwować bez żadnego nastawienia. Rozumiesz? Obserwować bez żadnego uprzedzenia, przesądu. Czy zrobisz to podczas naszej rozmowy? Nie uda ci się to, jeśli jesteś na wpół senny. To wymaga nie wagi. Zobacz, jakie to ma znaczenie, a wówczas zrobisz to z łatwością. Jeśli patrzę na żonę, obciążony wszystkimi wyobrażeniami, zdarzeniami, wspomnieniami, urazami i tak dalej, wcale na nią nie patrzę. Wciąż patrzę na nią, wychodząc z wyobrażeń, ze wspomnień,
patrzę poprzez tamte sprawy. Niektórzy z was są w związkach małżeńskich, macie przyjaciółki, prawda? Spójrzcie na żonę, na męża. Uwaga, uwaga, nie teraz. Czy potrafisz patrzeć, jakby po raz pierwszy, bez wszystkich wyobrażeń, wspomnień i innych niedorzeczności? Będziemy więc obserwować naturę religijnego mózgu, nieskażonego przez myśl.